Polska Razem, razem z Prawicą Rzeczpospolitej, Solidarną Polską, no i głównym takim liderem tej listy, PiS-em, idziecie wspólnie do wyborów. Jak wygląda w tej chwili sytuacja na listach? Jak wasi, no, że tak powiem, grandowi kandydaci, nazwijmy to w cudzysłowie, ułożyli się w tych okręgach? Ogłosimy te listy jeszcze w sierpniu. Myślę, że ten obecny tydzień to będzie taki tydzień rozstrzygający o kształcie list. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu będę rozmawiał o tym kształcie z Jarosławem Kaczyńskim. Co do pewnych rzeczy umówiliśmy się już rok temu. Wtedy zdecydowaliśmy na przykład, że w okręgu toruńskim jednym z liderów listy będzie szefowa Polski Razem Iwona Michałek, że ja będę startował z okręgu krakowskiego, z miejsca, które sobie sam wybrałem, że inni czołowi działacze Polski Razem, na przykład Paweł Kowal, będzie startował do Senatu, bo wybrał Senat, wybrał swoje rodzinne Podkarpacie. Adam Bielan, inny znany polityk, który ostatnio prawie nie wychodzi z telewizji, bo ciągle go w tej telewizji widzę. Adam będzie startował też do Senatu z okręgu na Mazowszu. Muszę powiedzieć, że ta współpraca z PiS-em i z tymi pozostałymi dwiema partiami prawicowymi układa się... No właśnie, jak układały się dyskusje odnośnie list? Czy to było takie proste? Czy faktycznie jakieś różnice zdań zaistniały, o których zapewne pan i tak nie powie? No zawsze są jakieś różnice zdań i to nawet w obrębie jednej partii. Cóż dopiero wtedy, kiedy trzeba ułożyć listy z kandydatów czterech partii. Ale muszę powiedzieć, że nie było żadnego ostrego konfliktu, że współpracujemy lojalnie, że jak do tej pory wszystko, na co się umówiliśmy, jest przestrzegane i ze strony tego największego koalicjanta, czyli PiS-u, i ze strony tych trzech mniejszych partii. Ale generalnie dobre macie lokaty, jeżeli chodzi na przykład chociażby tutaj ten okręg toruński, prawda? Czyli negocjacje udały się. No, ja chyba jestem nie najgorszym dyplomatą, ale nie ma co chwalić dnia przed zachodem słońca. Poza tym to też nie jest tak, że każda z partii ciągnie w swoją stronę. My myślimy o tym, żeby wspólnie wygrać wybory, żeby sięgnąć po władzę. Nie dlatego, żebyśmy byli tacy napaleni na tą władzę, bo władza to są bardzo ciężkie obowiązki, trudny kawałek chleba, tylko Polska naprawdę wymaga zmian. Gdziekolwiek jeżdżę, spotykam ludzi, którzy mówią: panie ministrze, ja popieram prawicę, ale moi znajomi popierają lewicę. To nie jest nieważne, kogo popieramy, my tylko jedną rzecz wiemy. Niech się już skończą te rządy Platformy i PSL-u. I myślę, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest na dobrej drodze, żeby wybory parlamentarne wygrać, chociaż oczywiście czeka nas jeszcze ciężka praca i trudna walka. No właśnie, sondaże w pewnym sensie trochę rozpieszczają Zjednoczoną Prawicę, chociaż już się z tym bywa, ale generalnie tendencja jest widoczna. Myśli pan, że wasz główny konkurent, nie tylko jeden, ale jest ich kilku, bo też tutaj są środowiska lewicowe, które się w jakiś sposób mobilizują, to widać też w mediach, chociażby po wchodzeniu w konfrontację z PiS-em i Zjednoczoną Prawicą, co do tej pory niekoniecznie miało miejsce, że tu jeszcze może jakaś korekta nastąpi? Ja jestem daleki od hurle optymizmu. Dobrze znam Platformę. Byłem w tej partii przez kilka lat i wiem, że liderzy Platformy zrobią wszystko, żeby się utrzymać przy władzy. Platforma jest partią zdecydowanie najbogatszą. Rzuci na tę kampanię dziesiątki milionów złotych. Będzie miała wsparcie mediów publicznych, bo to widać bardzo wyraźnie, że te media są bardzo tendencyjne. Zresztą w kampanii prezydenckiej było to bardzo ostentacyjne. Ale ciężką pracą jesteśmy w stanie nadrobić tę przewagę finansową Platformy. Ja dzisiaj wstałem o 4:30 rano, żeby tutaj na czas zdążyć do województwa kujawsko-pomorskiego i każdego dnia będziemy tak ciężko pracować, żeby tą pracą przekonać do siebie Polaków.